Większość z nas zna go tylko jako legendę, napastnika z naszej reprezentacji stulecia. Nie mamy jak niestety pamiętać go z boiska. No to zobaczmy, jak grał i dlaczego starszym kibicom tak mocno przypomina go dziś Robert Lewandowski. Przed wami Włodzimierz Lubański w najbardziej pamiętnym występie, naszym jedynym w historii zwycięstwie nad Anglią. Występie z golem, akcjami doprowadzającymi rywali do frustracji i koszmarną kontuzją, która przerwała jego wielką karierę. Czy to był ważny mecz? Pytanie. To był mecz absolutnie kluczowy. W trzydrużynowej grupie eliminacji mundialu Polacy mieli za sobą porażkę z Walią. Tylko zwycięstwo tutaj, na Stadionie Śląskim, przedłużało nadzieję. Tymczasem kapitan naszej drużyny od dłuższego czasu zmagał się z urazem kolana. Musiał wiedzieć, jak wiele ryzykuje. Po drugiej stronie stawała przecież naprawdę twarda defensywa, kierowana przez Bobiego Moore'a, do dziś uchodzącego za najlepszego stopera w historii angielskiej piłki. Ciężar gatunkowy tego meczu był ogromny. Wprawdzie pan Włodzimierz nie jest jeszcze w pełni zdrów, ale no, powiedział, jakbym mógł nie grać w takim spotkaniu. Lubański miał wtedy 26 lat, był u szczytu kariery, uznawany za top napastników świata. Słyszał o kolejnych ofertach z Realu Madryt, z najsłynniejszych klubów angielskich. Transfery blokowały tylko względy polityczne. Lubańskiego czekało tego dnia mnóstwo pracy. Takie mecze są dla napastnika niezwykle trudne. Zresztą podobnie w przyszłorocznych konfrontacjach z Anglikami pewnie poczuje się Robert Lewandowski. 6 czerwiec 1973 roku zapisze się, jakby nie było, na trwałe w historii naszej piłki nożnej. Gramy z mistrzem świata z roku 1966, drużyną, która ciągle zaliczana jest do potęg światowych. Kazimierz Górski ustawił go w naszej formacji 4-3-3 w środku ataku, ale tylko teoretycznie. Lubański ze swym dynamicznym, przebojowym i skutecznym stylem gry nie miał lekko. Grał na Roya McFarlanda, blisko Bobiego Moore'a. Nawet gdy uciekał rywalom do bocznych stref, ci od początku przerywali jego akcję w najprostszy sposób. Anglicy, jeśli chodzi o system obronny, są mistrzami. I tutaj będziemy mieli szalone trudności przedostania się na pole karne. No a już nie mówię o wyrobieniu sobie czystej pozycji strzeleckiej. Wystarczy wspomnieć, że Anglicy łącznie faulowali w tym meczu 24-krotnie. Dwa razy częściej niż nasza reprezentacja. Ale biało-czerwoni już w 7 minucie potrafili taką okoliczność wykorzystać. Po ziemi znakomita sytuacja, gol! Banasz, proszę Państwa, wspaniale! W sumie do dziś do końca nie wiadomo, kto był zdobywcą tego gola. Większość źródeł wskazuje na Roberta Gadochę, ale i Jan Banaś utrzymuje, że w polu karnym dotknął piłki. A może jako ostatni na kierunek jej lotu wpłynął Bobby Moore? Jednoznacznej odpowiedzi już chyba nigdy nie poznamy. Bramka dla Polski podrażniła Anglików, którzy w kolejnych minutach przejęli inicjatywę. Częste rajdy bocznych obrońców angielskich. Hughes. Mikiewicz przeszkadza, Story, Bell, Hughes, groźna bardzo sytuacja, ale teraz Anglicy pod naszym polem karnym zdobywają liczebną przewagę, wraca Banaś. Bardzo groźnie i tutaj następna sytuacja, o której muszą pamiętać nasi zawodnicy w obronie, a zwłaszcza nasz bramkarz Jan Tomaszewski. Polacy dobrze radzili sobie z tym naporem. Byli ruchliwi, często zmieniali pozycję, próbowali przytrzymać piłkę. Lubański stanowił kluczowy element tej strategii. Był wszędzie, z prawej i lewej strony. Schodził niżej, by dać opcję do rozegrania. Szukał długich piłek i prostopadłych podań. Nie macie wrażenia, jakbyście widzieli lewego? Anglicy nie dawali sobie z tym rady i nie przebierali w środkach. Dejna. Lubański świetnie opanował piłkę, nadal Lubański, ale... Bezpardonowo, proszę Państwa, wchodzi. Zamknąłem oczy z przerażenia, patrząc, czy pan Włodzimierz stanie, ale wszystko w porządku. Dla napastnika to najbardziej niewdzięczny mecz. Musi dosłownie walczyć, szukać sobie pozycji i cierpliwie czekać na być może jedyną szansę. I to niekoniecznie stworzoną przez drużynę, ale być może taką, która wyniknie z błędu rywala. Dużym wsparciem dla Lubańskiego byli, podkreślmy, jego partnerzy z ofensywnego tercetu. Szybki, świetny technicznie Banaś oraz Gadocha, typowy drybler. W trójkę uzupełniali się idealnie. Zobaczcie, jak Lubański cały czas nieustępliwie stara się być blisko przeciwnika. Zmusić go do straty lub niedokładnego podania.
to musiało w końcu dać efekty. I dało, na początku drugiej połowy. Trener Górski i jego asystent Jacek Gmoch przekazali Lubańskiemu jasne dyspozycje. Bobby Moore, gdy przyjmuje piłkę, na ułamek sekundy traci rywala z pola widzenia. I można to wykorzystać. Bobby Moore'a, Lubański na pole karne, wpada, strzał, gol! Gol, cudowna sytuacja, proszę Państwa. Włodzimierz Lubański wykorzystuje kiks. Bobby Moore'a wpada na pole karne, co za kapitalny strzał prawą nogą, piłka odbija się od słupka i wpada do siatki. To było jego 44. trafienie w narodowych barwach, idealnie opisujące jego styl. Konsekwencja, ambicja, agresywność, szybkość i skuteczność. Nawiązywaliśmy kilka razy do lewego. Czy ten gol czegoś Wam nie przypomina? Przenieśmy się 43 lata do przodu. Lewandowski 3-0! Lewy! 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 Tak jest! To jest kolejny z jego wieczorów! Ależ mecz! No właśnie. Gol na 2-0 tylko wzmógł frustrację Anglików. Mieliśmy kolejne faule, ostre wejścia. Niestety jedno z nich w 54. minucie doprowadziło do nieszczęścia. Z pozoru sytuacja nie wyglądała groźnie, ale dobrze wiemy, że w piłce takie są często najbardziej niebezpieczne. Leży Lubański, McFarland atakuje go tym razem w sposób bezpardonowy. Nadal Lubański na murawie. Z przerażeniem patrzymy teraz na miejsce, gdzie leży Włodzimierz Lubański. Pamiętajmy, jak mocno nadwyrężał je w starciach z Anglikami przez niemal godzinę gry. Więzadło krzyżowe nie wytrzymało. Zobaczcie, jakie się zrobiło zamieszanie. Arbiter każe piłkarzowi stać. Na boisko wchodzi operator z kamerą. Nie ma noszowych. Sędzia usuwa z placu gry teczkę lekarza, o którą później wywraca się fotoreporter. No chaos, totalny chaos. Po tej kontuzji Lubański nie zagrał w reprezentacji przez ponad 3 lata. Ciekawe było to, kto tego dnia pojawił się na boisku w jego miejsce. Patrzę teraz na ławkę rezerwowych zawodników, czy któryś z polskich piłkarze rozgrzewa się, tak? Tam już chyba Jan Domarski. Tak jest, Jan Domarski, dla którego był to zaledwie trzeci mecz w reprezentacji. 4 miesiące później zdobędzie pamiętną bramkę na Wembley. Gol! Proszę Państwa! Sensacja na Wembley! Anglicy podejmowali kolejne próby, ale już bez wielkiej wiary. W 79. minucie klimat zagęścił się raz jeszcze, gdy po starciu Jana Banasia z Alanem Bolem doszło do przepychanek. W efekcie Anglik obejrzał czerwoną kartkę. Wynik do końca nie uległ już zmianie. Koniec! Koniec, proszę Państwa! To zwycięstwo z Anglią, zaznaczmy, jak do tej pory jedyne w historii, było pierwszym krokiem Polaków do medalu na mundialu w 1974 roku. Włodzimierz Lubański swoją tytaniczną pracą i golem utrzymał Polaków przy życiu w eliminacjach, ale sam nie mógł zagrać w turnieju. Do gry w reprezentacji wrócił po 1243 dniach, w październiku 1976 roku, jak sam przyznaje, jako zupełnie inny piłkarz, który stracił ogromną część swoich największych walorów. W głowach kibiców wciąż jednak pozostaje tym samym wielkim Lubańskim. Ciekawi jesteśmy Waszej opinii, czy i Wy dostrzegacie wiele podobieństw w grze Roberta Lewandowskiego. A może macie pomysł, który mecz lewego lub innego polskiego zawodnika moglibyśmy przeanalizować w następnym odcinku? Piszcie w komentarzach. Chwila skupienia, już tam wychodzi do lewą stronę, Andrzej Czarnak sam na sam, gol!